Każdy, kto ma motocykl z dopiskiem Rally, zabiera go oczywiście w teren na jakiś TED, coś innego, a ja Wodza 300 Rally zabrałem w trasę. Zapraszam do odcinka. I teraz się powinienem ten zrąbać. Puh! I nagle tak wstaję od razu. Kiedy już go odebrałem, gdy wracałem do domu, a że mieszkam na wsi, to dróg polnych mam pełno, więc oczywiście też wjechałem sobie do lasu. Trochę posprawdzałem jego zdolności do jazdy w terenie, bo umówmy się, nie jest to typowe enduro, tylko jest to taki motocykl, bardziej bym powiedział, jak to się mówi, dual sport, taki mieszany, mały adventure. Ale ogólnie w głowie miałem inny pomysł. Stwierdziłem, że przychodzi weekend, jest ciepło i warto poszukać jakichś fajnych miejsc do odwiedzenia na motocyklu. Tak zwanych urbexów, tym razem były to mosty. A jadąc w takie miejsce, zawsze trzeba się spodziewać niespodziewanego, nazwijmy to. I ten motocykl idealnie w takich warunkach się sprawdził. Jest stały, nawet się nie wywaliłem. Takie a propos, było kilka razy blisko, ale się udało i nic się nie stało. Ha, 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 takie rymowanka. Jest to motocykl z oferty chińskiego producenta Forge, na którego test czekałem najbardziej. Ze względu na to, że właśnie lubię takie motocykle typu dual sport, takie małe adventury. Sam mam złominatora, dominatora, który cały czas nie jeździ, bo jeszcze nie jest zrobiony. I te dwa motocykle w pewnym sensie są dla siebie jakąś konkurencją. No tamten ma 20 kilka lat, to jest dość świeży motocykl, bo jest to nowość z zeszłego roku. Ale zastosowanie obu motocykli jest dokładnie takie same. Takie samo. W Wodzu znajdziemy jeden cylinder o pojemności 292 cm3, mocy niecałych 29 koni, 25 N. I uwaga, waga tego motocykla gotowa do jazdy to jakieś niecałe 160 kg. Więc musicie przyznać, że całkiem. Silnik, który tutaj mamy, również znajdziemy w innych modelach marki Wodz, czy to w DS-ie, takim bardziej turystyku, ale nie adventurze, tylko właśnie szosowym, czy po prostu w Nakedzie Wodz 300 AC. Mamy ten sam silnik, tylko tutaj ta moc została troszkę inaczej ustawiona. I dzięki temu tym motocyklem całkiem fajnie jeździ się w terenie. Coś, czego trzeba się spodziewać po tym silniku, jest tu jeden cylinder, więc oczywiście są drgania. Im bardziej motocykl kręca się na obroty, tym tych drgań jest więcej. Ale co ciekawe, one są takie znośne. Nie są to takie męczące drgania, że jedziemy motocyklem i po 15 czy 20 minutach mamy już tutaj dosyć. Coś o tym wiem, ponieważ na tym motocyklu spędziłem całe 2 dni. Zrobiłem łącznie niecałe 600 km, nie było takiego efektu mrowienia, czy to na manetkach, czy to na podnóżkach, czy to na tyłku. I to właśnie jak to motocyklu jest spoko, że jest to dość komfortowe właśnie na dłuższe trasy. Coś, co mi się podoba w tych maszynach, czyli jego wygląd, czyli pierwszy rzut oka i widzimy, że jest to taka endurówka, ten dopisek Rally, taka ala Dakarówka, pionowa szyba, no to jest w dzisiejszych czasach must have, jeśli chodzi o wygląd tego typu motocykli. Oczywiście dziubek, który spełnia swoje zadanie, kiedy wjedziemy w jakieś błoto, nic nam nie pryska. Łączona kanapa, taka ala motocross. No i ogólnie wygląd faktycznie motocykla takiego dual sport, taki mały ADV. Naprawdę dla mnie ten wygląd motocykla robi robotę. Mimo, że jest to marka Wodz, to naprawdę nie jest to udawane. Tym motocyklem jak najbardziej idzie wjechać w teren. To czy większy, czy mniejszy, to już nie tylko sam sprzęt, ale oczywiście umiejętności. Moje umiejętności pozwalają mi na to, żeby faktycznie w teren wjechać raczej taki lżejszy, żeby polatać sobie gdzieś po lesie. I tutaj ten sprzęt się sprawdził. Ważne jest zawieszenie. I tutaj zawias jest bardzo miękko zestrojony. Typowo pod jazdę w terenie. Wjeżdżamy na jakieś dziury i tak dalej, nie czujemy, odkręcamy manetę i idziemy pełnym ogniem. Jak to bywa na naszych polskich wsiach, połowy asfaltu nie ma, połowę zwinął sołtys. I naprawdę dziury, no myślę, że takie 20-30 cm, a ten motocykl po tych dziurach po prostu szedł. Ja jechałem komfortowo, nic nie podbijało, a chłopaki tylko za mną w interkomy słyszałem, jak jęczeli: Jezu, jakie dziury, o Boże, mój tyłek i tak dalej. Nie mamy możliwości regulowania, jeśli chodzi o przód.
tył jest tutaj podstawowa regulacja, ale ze strony jest miękko i do tego, do czego ten motocykl służy, ja bym tutaj za bardzo nie grzebał. Jest tego zawieszenia minus i nazywa on się hamowanie. Jak walniemy dobrze w przedni hebel, no to motocykl płynie, cały się składa, trzeba się do tego przyzwyczaić, no ale tak jak powiedziałem, jest to motocykl bardziej terenowy i to zawieszenie ma tak tutaj pracować. Same heble zaskakująco są bardzo dobre i w jakichś sytuacjach awaryjnych zatrzymują motocykl bardzo szybko. Tył, jakieś dohamowanie, jakieś właśnie manewry w terenie jak najbardziej się sprawdza. No i oczywiście ważna informacja, mamy możliwość wyłączenia ABS-u. ABS, który rozłącza się z tyłu i z przodu. Myślę, że ktoś mniej doświadczony, który w teren dopiero wjeżdża, może się niemiło zaskoczyć, ponieważ kiedy tyłem będzie sobie dohamowywał, gdzieś tą dupką zamiatał, to będzie fajnie, ale kiedy wydarzy się jakaś sytuacja i z przyzwyczajenia, umówmy się, złapiemy za ten przedni hebel, brak ABS-u, no równa się gleba. I teraz, żebyście mnie nie zrozumieli źle, że każda jazda bez ABS-u to równa się gleba, że Petit jak wyjeżdża motocyklem bez ABS-u, to łapie za klamę i się wywala. Nie, po prostu kiedy mamy ABS w motocyklu, kompletnie inaczej hamujemy, pozwalamy sobie na trochę więcej, bo wiemy, że ten system za nas pewne rzeczy załatwi. Jak już wspomniałem o ABS-ie, działa on, aż bym powiedział, za bardzo. Łapie bardzo szybko. Tak naprawdę dohamowanie na drodze, troszkę mocniejsze wduszenie tylnego hamulca, od razu równa się działanie ABS-u. I ja bym obstawiał, że to nie jest wina samego systemu, który tu jest zamontowany, tylko opon. Mamy tutaj opony Tinsun. Już się spotkałem z czymś takim w przypadku opon CST w Zontesie, że faktycznie tam ABS też bardzo szybko łapał. Kiedy zmieniliśmy te opony na coś lepszego, ABS zaczął działać kompletnie inaczej. Więc wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku wymiana opon też da radę. Mamy tu wyświetlacz ciekło krystaliczny. Nie jest on zbyt duży, ale do tego motocykla w zupełności wystarczy. Mamy te podstawowe informacje właśnie jak obroty, jak prędkość, dość duży wskaźnik biegów, tryb jaki mamy. Coś, czego w tym motocyklu brakuje, to wskaźnik poziomu paliwa. Dużo osób powie, że nie, jak mam trip, tam wiem, że 300 km mogę zrobić, dlatego wskaźnika nie potrzebuję. Mi akurat tego wskaźnika tutaj brakowało. Mamy tylko ikonkę rezerwy, która zapala się, kiedy do końca zostaje bodajże litr, może dwa w baku, gdzie sam bak ma 11 litrów pojemności. I teraz tak, producent deklaruje, że spalanie jest na poziomie 3,2 i jestem w stanie w to uwierzyć, jeśli chodzi o ten motocykl. Jednak moje wskazanie, dokładnie 10,85 litra, zrobiłem 260 km. Czyli szybka matematyka, 4,2, ale tutaj znowu wracam do tego, że ja tego motocykla nie do końca z niego korzystałem z przeznaczeniem, czyli kręciłem go bardzo wysoko, maksymalnymi prędkościami jeździłem na bardzo dużych odcinkach, dlatego stwierdzam, że przez to spalanie w motocyklu jest większe. Jakbym jeździł może bardziej w terenie, bardziej spokojnie, z tymi prędkościami 70-80 na godzinę, ten zakres obrotów był niższy, pewnie to spalanie kręciłoby się w okolicach właśnie tych 3,5 litra. Standardowo na wyposażeniu, jak możecie zobaczyć, bo to jest wszystko standardowe wyposażenie tego motocykla, dostajemy gmole, wystają one ponad owiewkę, więc kiedy się wywalimy z tym motocyklem, to jak najbardziej one nas wspomogą. Oprócz gmoli, handbary i faktycznie fajnie one chronią, mimo że są plastikowe, to są dość sztywne, dość trwałe szyba, która chroni nas przed pędem powietrza. Przy moim wzroście 1,72 m mniej więcej dostawałem trochę na wysokości końca wizjera, więc górna wentylacja tutaj idealnie działała. Standardowo na wyposażeniu mamy oczywiście kierunkowskazy LED-owe, tylna lampa również jest LED-owa i niestety przednia lampa to żarówki. I te przednie lampy, no tutaj trochę brakuje, żeby faktycznie w tą późną porę, kiedy wracamy, ta droga była dość dobrze dooświetlona. Ten zasięg nie jest za duży. Kiedy odpalimy długie światła, to też świecą one nie bardzo szeroko, tylko bardzo mocno na wprost. Więc kiedy jedziemy przez las, będzie jakaś zwierzyna, możemy jej niestety nie dostrzec. W standardowym wyposażeniu tego motocykla mamy również coś, co brakuje u wielu, wielu droższych konkurentów albo motocykli w ogóle z innej półki, czyli gniazdka USB na pokładzie. Tutaj to gniazdko jest, więc można sobie telefon czy nawigację podłączyć. Jeden cylinder, dużo drgań i ciekawostka jest taka, że prawe lusterko faktycznie przy tych wysokich obrotach 8-9 tysięcy widzimy, że coś za nami jedzie,
ale do końca nie jesteśmy w stanie określić, co wiadomo, ciężarówka, osobówka czy motocykl jak najbardziej, prawe lusterko, a lewe lusterko, co ciekawe, praktycznie przy tych dużych obrotach, dużych prędkościach w ogóle nie drga i tutaj w tym lusterku wszystko widać. Więc też takie śmieszne kwestia zapewne jakiegoś ustawienia, coś co ja uwielbiam w motocyklach, czyli wygodne kanapy. Mam pewien problem, ponieważ kanapa jest dość twarda, ale mimo wszystko zrobienie w jeden dzień przebiegu 300 km nie wpływa negatywnie na nasze pośladki. I to jest właśnie dość ciekawe w tej kanapie, że nie jest ona miękka, ale ogólnie jest wygodna. Pokażemy Wam, jak tutaj siedzi pasażer. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to będzie bardzo śmieszne. Ja muszę wsiadać z podnóżka w ogóle, polecam. Tak, więc pozycja z pasażerem wygląda mniej więcej tak. Ty masz i tak długie kolana, więc one wystają. Jakbym pewnie siedział z Agą, to myślę, że kolanem bym dostawał tutaj gdzieś pod żebra. A tak to rękami musi się trzymać. Tak, więc myślę, że krótki dojazd po wsi do sklepu ok, ale na dłuższą trasę to bym tutaj się nie porywał z pasażerem. No, ale umówmy się, raczej nie jest to motocykl przeznaczony do tego, żeby właśnie jeździć z pasażerem. Pozycja na wodzu 300 Rayleigh, wygodna, nawet w dłuższej trasie. Siedzimy mocno wyprostowani, nogi leciutko mamy zgięte, więc naprawdę nogi tutaj mają bardzo dużo miejsca. Motocykl przy dużych prędkościach niestety jest niestabilny, ma tendencję do wężykowania. Nawet sam Mayday, kiedy jechał za mną, potem się zatrzymaliśmy, mówi: tej, w pewnym momencie tak jakoś dziwnie jechałeś, coś się stało? Ja mówię, no nie, no motocykl po prostu dostał podmuch wiatru, jest dość lekki, jest wysoki, ta powierzchnia jest dość spora i niestety ma tę tendencję do wężykowania. Jest to przy większych prędkościach, jak jedziemy 60-70 na godzinę, tu motocykl jakby ok, przy dużych prędkościach czasami się zdarza. Odnośnie prędkości w tym motocyklu i tego silnika, że nie jest tak, że dobijamy do 90 i potem to się już modlimy tylko o to, żeby droga była jak najdłużej prosta, żeby móc się rozpędzić, tylko faktycznie dobijamy do 100-110 i w okolicach 115 dopiero czujemy, że silnik ma dosyć, ale jak dobijemy do 120, to jest to prędkość, z którą możemy jechać i to prędkość w miarę utrzymuje. Uwaga, wchodzę w podświetloną, teraz błyśnie. Na koniec taka kwestia, która na pewno interesuje wiele osób, które mówią: łe, to jest Chińczyk. Co z tego? Coraz więcej motocykli i to marek, które już mają historię nie wiadomo jaką, produkowane są Wietnam, Indie, Chiny. Coraz częściej motocykle, nie tylko motocykle, ogólnie elektronika, sprzęt, samochody, pralki i nie wiadomo co tam jeszcze, które są produkowane w Chinach, są dobrej jakości. I tak samo jest z marką Watch, bo nie jest to pierwszy motocykl, na którym jeżdżę tej marki. I coraz bardziej to widać, że jakość tych motocykli już jest na wysokim poziomie. Tutaj tak naprawdę nie ma się do czego doczepić, jeśli chodzi o jakieś plastiki. Bag jest metalowy, nic tutaj nie trzeszczy. W trasie nie trzeszczało, kiedy wjeżdżałem w jakiś lekki teren. Nie miałem tutaj wrażenia, że zaraz coś odpadnie. Oczywistą konkurencją dla Watcha 300 Rayleigh jest Honda CRF 300 Rayleigh. Dodatkowo możemy tutaj też przyrównać takie modele jak Versys 300X czy KTM Adventure 390. Jednak ten sprzęt ma jedną dużą zaletę. Kosztuje niecałe 22 tysiące, więc w porównaniu do konkurencji jest tani. I druga sprawa, niczego ten sprzęt nie udaje. O ile Honda CRF również jest motocyklem tego typu, również wjedzie w teren, to myślę, że taki Versys 300X czy KTM 390 Adventure raczej są sprzętami do tego, żeby głównie jeździć po utwardzonych drogach i od czasu do czasu wpaść na taką trasę, a ten motocykl niczego nie udaje i na takiej trasie czuję się jak w domu. Ale tak jak Wam udowodniłem i to, co przeżyłem przez ostatnie dwa dni, również sprawdzi się na asfalcie, żeby nim zrobić dłuższą trasę i zrobić to wygodnie. Jeśli podoba Wam się ta stylistyka, jeśli od czasu do czasu lubicie sobie gdzieś tam wyskoczyć w jakiś shooterek, myślę, że to jest to motocykl dla Was. Jeśli lubicie szukać urbexy, gdzie nie wiadomo jaki będzie teren, jest to motocykl dla Was. Co do samych urbexów, również zapraszam Was do odcinka właśnie, gdzie tych fajnych miejsc szukaliśmy, gdzie właśnie Watch 300 Rayleigh ze mną był. W modelu Rayleigh Rally Cross? Rally Cross czy Rally Cross? Kto tak nazwał ten motocykl?